W środę 20 lutego odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej części Strzelińskiego targowiska. W uroczystości uczestniczyli m.in. liczni przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz oraz instytucji. Urząd Marszałkowski reprezentował członek zarządu województwa dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali zespołowo burmistrz Dorota Pawnuk, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Siedlarz, starosta Norbert Raba, wicestarosta Agnieszka Bugryn, ksiądz proboszcz Andrzej Porębny, kierownik Centrum Usług Komunalnych i Technicznych Kazimierz Sęga i reprezentant sołtysów Jan Deniszczyk. Zrealizowana przez gminę inwestycja pod nazwą przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie została sfinansowana ze środków samorządu oraz Unii Europejskiej. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 1 milion złotych, a zewnętrzne dofinansowanie programu Mój Rynek to około 600 tysięcy złotych. Po odzyskaniu podatku VAT z tej inwestycji rzeczywisty koszt poniesiony przez gminę Strzelin wyniósł ponad 220 tysięcy złotych. Projekt pod nazwą Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie był realizowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycję zrealizowano w ramach programu Mój Rynek.